Jo ma hart, jo ma sol. Dokładź tu, dokładź tu. I dokładź tu. A ty wsiadaj tu. Popatrzmy, co z rana ciekawego słychać w gazecie. Tyle razy mówię, żeby nie wrzucali mi tego czulstwa do skrzynki. I tak wrzucają. Nic to nie da, żeby przestali wrzucać te zdupcone reklamy. Aldik. Ekspert i takie te inne. Zobaczmy, co w ekspercie. Co te faszystowskie technologie dzisiaj oferują. Te kurwa komary. Znowu sezon na zjebane komary. Patrzcie, faszystowskie technologie. To są rzeczy, które nie ogarniam. Ale przy okazji popatrzmy, co się w ogóle dzieje. Grający odkurzacz, kurwa, fajnie. Jak już odkurzysz, to ci zadzwoni, że ma już dość, co nie? Zbierania twojego pyłu i twoich kłaków, kurde, z tego. Nie twoich kłaków, zwierzęcia. Twojego psa w domu z dywanu. Mikrofalowki po 70 euro. O kurde, noga. O, pralka też jakaś wydupcona, fajna. Nawet z zegarkiem. Wow, kurde. O, jakie telewizory faszystowskie. 75 cali. 189 centymetrów. No ale co? Wszerz czy wzdłuż? Nie wiem. Nie znaju. Ja nie znaju tej zjebanej faszystowskiej techniki. Co dalej? Laptopy kurwioty. Fajnie. Nawigacje kurwizacje. Pięknie. Telefony srony. Hulajnogi kurwiologii. I modemy kurwieny. Eleganckowość i stabilizacja. Dobra. Tyle z tego wszystkiego. Patrzcie. Patrzcie, ile to jest marnowanie drzewa. Normalnie kurde i tam sobie kładź i jedź sobie po kawę. Co dziś robimy, drogie dzieciaczki? Co? MGR będzie dziś psuł ogrodnika. I lecimy. A, ostatnio jeden gość się zapytał, czemu tak pas zapinam. A widzisz? Teraz przynajmniej już wiesz, że tak można. Jedź kurwa normalnie do przodu. Idź dup pasata. Upiększaj go, jeździ, obserwuj i kurwa podgłaśnij radio w razie stuku. Widzowie z mojego retro kanału pamiętają, o czym mówiłem, że poszukuję rozkurwiacza owoców. Dlatego przeglądam z eksperta reklamy, czy może trafi się jakiś fajny rozkurwiacz owoców. Wiecie, rozkurwiacz owoców, wrzucasz wszystkie na raz, wszystkie owoce pięknie rozkurwi i masz sok. Dobra, być na miejscu. Passat ogrodnik i Mercedes Staszek z trzymającą w dupie klapą tylną dupową do ogrodnika, jakoś tak. Teraz przy świetle dziennym mogę się lepiej temu przyjrzeć, ale to jest naprawdę odprysk, tylko to nawet rdzanie jest, jak tutaj widzicie. Także nikt z tego strzelał akurat nie będzie, powinno być wszystko dobrze. Są światełka na swoim miejscu, patrzcie, nic tu w ogóle nie jest pognite, nie? I tu jeszcze później sobie będziecie mogli jeszcze raz szczegółowo zobaczyć tą klapę. Naprawdę klapa w takim stanie to jest rarytas niesamowity. Wszystko jest na swoim miejscu, patrzcie, te wszystkie tu uchwyty, to i to. Tu akurat powinienem sobie jakiś tego dołożyć, ale większość rzeczy jest po prostu na swoim miejscu. Dobra. To teraz tak, tutaj mamy maleńki problem, żeby otworzyć teraz tą klapę. Tą zdupconą, bo ona mi się zablokowała. To tutaj jest taka, o, ten drucik by trzeba było pociągnąć. A żeby go pociągnąć, to tak czy inaczej trzeba wejść od środka, dostać się i dopiero tu złapać, nie? Taką ciekawostkę wam powiem odnośnie tej klapy, że ta klapa jest z rocznika 9.2. Może jest oryginalna klapa, tylko szyba została przemieniona kiedyś, być może. Albo pochodzi po prostu z innego modelu. No, coś mi się wydaje, że raczej tak, bo te światła akurat przyciemnione, wsteczne, pewnie są z innego, bo to nie jest oryginalne normalnie. Ktoś sobie kiedyś przełożył. Także klapa mamy 9.2. Tu normalnie szyba tył 9.3. Zgodnie z numerem rocznika w dowodzie rejestracyjnym. A ta szyba jest z 94.
Czyli ta szyba musi być z Passata B4. Innego wytłumaczenia nie ma. Oryginalna od tej strony. To już jest 9.3 i to jest 9.3. Czyli widać, szyby są troszeczkę składakowane. Dobra, to wobec tego otwieraj tą klapę i tyle nie pierdol. Patrząc odtąd, to spryskiwacz idzie osobno. A reszta kabli, wiązki też idzie osobno. I teraz się zastanawiam, jakby to porobić, żeby było dobrze. A nie, przepraszam, tutaj też idzie spryskiwacz. To co, dwa spryskiwacze idą? Ten jest chyba od czegoś innego tutaj. Tylko by trzeba było właśnie to tak wszystko odpiąć, żeby to miało w miarę ręce i nogi. Popatrz właśnie, gdzie tam idą jakieś kurde kable. Uważaj, żeby sufitki nie podniszczyć. Jeśli chodzi o spryskiwacz, to idzie tędy, ciągnie się tutaj tym słupkiem i przechodzi tędy, ale tutaj nie ma reszty wiązki kabli, którą bym chciał, żeby była. Dobra, tu jest spryskiwacz, w tym to do spryskiwacza jeszcze dojdziemy. Kurde, gdzie reszta, gdzie te kable się łączą, wiecie o co mi chodzi? Ja może przyniosę tą klapę i sobie porównam, bo słuchajcie, tu odkręcić i przełożyć te słupki to jest 5 minut roboty, z tym nie ma problemu, ale najważniejsze jest to, bo jak to, za przeproszeniem, chuj strzeli, no to kurde lipa, nie? Te kable wyglądają w taki oto następujący sposób. One są w ogóle tutaj trochę spękane, te kable. Tak czy inaczej by trzeba było je oizolować wszystkie. Jest ich łącznie wszystkich raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I tyle samo musi być, tyle samo 11 sztuk musi być w tym... w starym. Czy będzie tu 11 kabli? Podejrzewam, że będzie, ale tutaj jest spryskiwacz osobno, więc nie wiem, jak z tym spryskiwaczem sobie poradzimy. Dobra, najwyżej zrobimy jakieś druciarstwo, jakąś przeróbkę tutaj, jeśli chodzi o ten spryskiwacz. Tak, wiem, mówiliście mi, żeby przełożyć całą wiązkę, ale zobaczcie, ile to jest roboty, a tym bardziej, że te kable idą tutaj, a to jest profil zamknięty, nie? Czyli jest, delikatnie ujmując, chujowo w chuj, no i tyle. A tak to bym te kable upierdolił tutaj, to bym założył na ten, jakoś by to poszło, nie? Z tego co widzę, jest i niebieski kabelek, tu już widzę niebieski znalazłem, czyli kolory kabelków też się zgadzają. Jakoś to potniemy i zrobimy, także ściągamy tą klapę, odkręcamy i kurwa, koniec roboty. To sobie na razie tam oprzyj, a to tutaj, no to nie, to z tego nic nie będzie, nie. Muszę sobie tych śrubek dokupić, bo mi kurde gdzieś się zapodziały, a śrubek nie mam, nie? Zostawimy te stare światła, które tutaj były. Made in Francja. Wow. Niech sobie tam będzie. Kurde, ciągle się głowię tutaj nad tym spryskiwaczem, żeby pociągnąć właśnie do nowej klapy. Bo tu idzie właśnie ten spryskiwacz, przechodzi przez ten. I dochodzi tutaj, żeby trzeba było po prostu ten wentylek z tego zdjąć jakoś. A jak to się kurwa ściąga. Jaki długi wentyl, ja pierdolę. Dobra, nieźle. To wiązka kabli, no. W sumie dobry pomysł, żeby to przerzucić, ale... Lipa, że zrobili z tego profil zamknięty, bo to wszystko idzie tutaj, nie? To jest profil zamknięty właśnie. W tym jest, kurde, cały problem, by trzeba było to jakoś przerzucić dziwacznie. A to już na przykład, to już nie przejdzie tędy, nie? Żeby pójść tym profilem. To tak czy inaczej by trzeba było, chyba że jeszcze, bo tutaj jest ten... Te wkłady, te inne rzeczy, które tutaj są, to mogą się przydać do nowej wiązki. Słuchajcie, od czego idzie, kurwa, ten kabel? Od czego? On idzie tutaj do tego. Aha, dobra, rozumiem teraz. Czyli on jest... Ten wąż jest centralnym zamkiem normalnie do tego. Tylko że centralny zamek tu jest oczywiście wspomnieniem w tym. Dobra, czyli tego... To musimy sobie ten odczepić. To jest centralka, dobra.
To też się przyda na żarówki. To też pójdzie do nowej klapy. No i co tu praktycznie zostało? Tu by trzeba było coś z tym wężykiem zrobić, który idzie do centralnego zamka. Bo żeby... Choć właściwie centralny zamek nie jest tak naprawdę potrzebny w tylnej klapie. Wystarczy kluczykiem otwierać to wszystko po sprawie, więc po co się z tym będę pierdolił, to tego też nie wiem. Dobra, to słuchajcie, koniec zabawy wobec tego. Tniemy tutaj kable, gdzieś mniej więcej tutaj, połączymy ze starymi i będziemy się bawić w długie lutowanko. A co tam? Was się kurwa żyje. I po sprawie. Ten od centralki tutaj też upierdol, chociaż też nie bardzo, z tego względu, że jak będzie tutaj podciśnienie szło z pompki centralnego zamka, to żeby nie tego, a to zaślepisz najwyżej przede wszystkim, o. Zaślepisz i będzie dobrze. Okej, co? Właściwie tyle. Zostało nam odkręcanie. A, te siłowniki zostawimy, żeby to trzymało klapę jeszcze. Teraz sobie odkręcimy tutaj wobec tego. I co? Po sprawie, kurwa. Pamiętajcie, by na tego typu okazję zabezpieczyć się miotłą, bo jak będziemy tu odkręcać, jak klapa pierdolnie nam na łeb, tam ma się być mocno średnio. No co, odkręcamy dalej. I dobra, tyle zostało z tylnej klapy. Zakładamy tą. Ogrodnik bez klapy. Tylko zanim założymy, najpierw porządnie wyczyści się tutaj te miejsca na tych krawędziach. Dobra, w miarę poczyszczone. Tylko jeszcze te uchwyty tutaj przydałoby się przeszlifować troszeczkę. Tak troszeczkę, taki nalot rydzy jest, to jeszcze to zrobimy. Dobra, tyle starczy. Nie musi być nie wiadomo jak ładnie, bo to i tak będzie na tym, nie? Dobra, możemy sobie to ustawić mniej więcej na równo i zakładamy klapę. Dobra, prawie założone. Normalnie kurwa jak fojerwer niemiecki. A zobaczmy, czy zamek działa.
pierdolę, super. Wypas w chuj. Jest, kurwa. Będę sobie otwierał. Ale jak się fajnie ta klapa zamyka, nie? Patrzcie, tak kurwa, tak poetycko w chuj. O, pięknie. Tylko słuchajcie, to trzeba będzie jeszcze przeszlifować do gołej blachy, ten uchwyt, żeby się tu o coś nie zacięło. To co? Teraz zobaczcie, jaki jest tego efekt końcowy. Tu trzeba sobie tą starą taśmę parcianą ściągnąć. I będziemy się bawić w lutowanko. Kolor kabelka do koloru kabelkowego. I sobie będziemy porównywać, który jest do którego. Kabel po kabelku. Najpierw sobie wszystko ponacinamy. O. I tyle. Kurwa, gdzie poszedł ten od centralnego zamka? Aha, dobra, tu jest ten wężyk. Dobra, wydostaniemy go. Najpierw trzeba będzie się zająć tą wiązką. Tu jest jakiś podciśnienia wężyk. To jakoś go tak połączymy, że będzie dobrze. Tu tak tego i będz po robocie. Później jeszcze to zabezpieczymy, także na razie tylko wszystko na odpierdol. O. Także na razie na odpierdol. Jeden gotowy. Dobra, lećmy sobie z... Przepraszam, że was szturcham tak. Lećmy sobie z następnym. Ten chyba jest do tego. Albo do tego, kurwa. Mamy dwa zielone. Ten jest najprawdopodobniej... O kurwa, nie rozróżnisz teraz pewnie, co? A pomyl jeden z drugim i od razu przejebane. Ten jest czarny, czarno-zielony i ten jest czarno-zielony. Dobra, te dwa łączymy ze sobą teraz. Ten i ten. Tak, dajesz na to ten i gotowe w pizdu. I tak wszystkie kabelki po kolei. Zaraz was zawołam na efekt końcowy, a ja się skupię na odpierdolu, co tutaj robię. Słuchajcie, mamy maleńki problem, bo jeśli chodzi o kable od klapy, to zostało ich 5 po tym jak te podrutowałem. A z Passata zostały 3. I teraz pytanie, kurwa, który jest do którego? A żebym zjebał teraz na maksa. Myślę. Bo tutaj o tym nie, ten nie bierzemy pod uwagę, ten podciśnieniowy, czy jak on tutaj ma. Ale kurde, zostało 5 z klapy i tylko 3. Z tego. Jak to połączyć teraz, żeś zjebał wszystko na maksa w pizdu. Dobra. Słuchajcie, zostawimy sobie to na kiedy indziej, najwyżej. Trzeba tu powoli robić porządek, bo tu jest straszny burdel. Dobra, to właściwie wszystko w dzisiejszym odcinku. Na razie niech tak zostanie. Już mi się tych plastików wewnętrznych nie chce na razie montować. Zrobimy to innym razem. No i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Miejsca jest tutaj dość sporo. Więc pakujemy się. Jest okazja, to wszystko wydupcamy. To były czasy. Teraz czasów nie ma.
Także tyle do wydupcenia dzisiaj. Pół garażu, masakra. Aha, nie zapomnij wziąć miotłę, żeby tutaj odkurzyć po tym. No dobra, wszystko oddane, samochodzik pusty. No możemy, kurde, bawić się dalej. Trochę więcej miejsca jest. I niech tak pozostanie. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.